No witam. Słuchajcie, jak myślicie, co dzisiaj będzie w tym odcinku? W tym odcinku, słuchajcie, będzie L200 Luxman, wzmacniacz. Wszystkie dane są dostępne na internecie tego wzmacniacza. Coś powiem wam na koniec, jak go odpalę. A wzmacniacz Luxmana zdobyczny, że tak powiem. Dzisiaj wypatrzyłem go sobie na takich na szrocie, no. I no straszny stan wizualny, bo jest strasznie dużo kurzu. No i co poza tym, słuchajcie, no stary antyk, fajny antyk Luxman, kurde, Luxmana wzmacniacz. Patrzyłem ceny tych wzmacniaczy, 400 zł. A ja dałem za niego, żeby nie skłamać, 12. Na pierwszy rzut oka, słuchajcie, to się rzuciło od kupa kurzu, ale nie jest źle. Nie, wilgoci na razie tutaj nie widać, tylko jest kurz. Znaczy nikt tu nie grzebał, chociaż widać, że był grzebany. Brakuje tak bezpieczników, raz, dwa. Od jednej strony widzę, ten mostek to prawdopodobnie może być troszeczkę małej mocy. Ale to widać, widocznie oryginał, jeszcze nie wiem dokładnie, zaraz zobaczymy, czy to jest oryginał. Filtracja jest dosyć mała, skąpa, 8200 na 50 V. Jeśli są posadzone końcówki, bo z tego co wychodzi, to prawdopodobnie są posadzone końcówki, jedna przynajmniej. Serwisówkę i będziemy dłubać. Przede wszystkim oczyśćmy to wszystko, umyjmy. Umyjemy i będziemy sprawdzać. Kondensator rozpuchnięty, widzę. Drugi rozpuchnięty. Widocznie są za małe napięcia akurat na tych dwóch. Te nie wiadomo. Sprawdzimy. Posprawdzamy to wszystko. I słuchajcie, na czym on jest zrobiony, to się zaraz okaże. No dobra, bierzemy się do, że tak powiem, do rozkręcenia tylnej spodu. Musimy tak pozbierać wszystkie śrubki. Będziemy go sobie umyjemy, wyczyścimy. Na razie nie ma co go podłączać, bo jak brakuje bezpieczników, znaczy, że nie, były popalone. Tam widziałem, jeszcze dwa były zawatowane. Czekajcie, czyżby tylko te dwie trzymały? Tak jest, tylko te dwie trzymają. I to powinno zejść. Okej. O, i tu jak widać fajnie wszystko na jednej wielkiej płycie. Tu mamy jakieś takie skąpe luty. Mamy dwie końcówki na pojedynczych tranzystorach. Sprawdźmy, co to za tranzystory. I prawdopodobnie pójdę SA i SC tutaj. BD245C i BD246C. Posprawdzamy, popodnosimy, może są sprawne. W co wątpię. I część dalszy. Słuchajcie, stan, napisy są przed czyszczeniem. Sprzęcik po wyczyszczeniu. Tu jedyny taki mankament, właśnie napis podrapany Luxman. Nie wiem, czy tego nie wyszczotkować i na nowo zrobić nadruk Luxman. Tylko pewnie takiej czcionki nie znajdę, ale zobaczymy. Zobaczymy na koniec. Efekt końcowy będzie na pewno powalający. Powiem tak, warty swojej ceny, słuchajcie. Zabieramy się do roboty, no. No i słuchajcie, jest tak. Luxman przygotowany do naprawy. Bezpieczniki wszystkie były, znaczy dwóch nie było, trzy były spalone. Więc mamy jakieś zagrożenie po prostu, że pali bezpieczniki i na zasilaczu i na końcówkach mocy przede wszystkim też trzeba sprawdzić. Tutaj mamy schematik,
Ja w tej chwili pokazuję ten schemacik L210, taki mi się udało uzyskać, ale to jest praktycznie jest to samo. I był ten wzmacniacz już robiony, no bo tam coś jest OBD, a w oryginale 2SA, tak jak mówiłem, 2SC3180 i 2SA1263 powinny siedzieć tutaj, w tym miejscu mamy końcówkę mocy. No i co poza tym, słuchajcie, będziemy to, musimy wybadać dokładnie w tym Luxmanie. W sumie to bardzo dokładnie, gdzie, czy mamy zwarcia podłączyć przez żarówkę, przez potencjalne, żeby wyeliminować potencjalne zagrożenie, że tak powiem. Dobra, jedziemy z tym, z tą naprawą. Czyli teraz tak, na początek, zanim cokolwiek podłączymy, tu mam komplet bezpieczników przygotowanych 4x1 6A, 1 bezpiecznik 1 i 2A, 1,25. Przede wszystkim tak, co musimy sprawdzić? Musimy sprawdzić diody, mostek prostowniczy i tranzystory mocy. I przede wszystkim tak, podnosimy tranzystory mocy, tak, 2BD, BD245, 246, a co tu siedzi? BD246, a tutaj 245, czyli jednym słowem tak, odlutowujemy nóżki, rozlutowujemy nóżki, sprawdzamy przebicia do obudowy, do masy kolektory, czy nie mają. Potem co poza tym, no i sprawdzamy tranzystory, czy mają zwarcie. Na początek tranzystory mocy jadą do sprawdzenia. Dobra, słuchajcie, rozlutownica się grzeje, będziemy odsysać nóżki, żeby nie uszkodzić, bo tu było lutowane, widać, zresztą widać. Jeszcze troszkę. O, jedna podniesiona. Oj, za bogato. Ładnie odsiemy w całą cynę. Krówka zaburzyła. Co to ci się? Chyba, że film. Dobra. No, panie. Puszczaj. Tak samo robimy z drugim. No, tutaj bez... Można podnieść bez odessania, ale troszeczkę wyczyścimy to. Tak samo tutaj zrobimy. Chyba filtr już mam przypnięty, wiecie, w tej rozlutownicy, bo coś już słabo ciągnie. Trochę cyny zaście i od razu stęka. Niech trochę ją przeciągnie. Ona zaczęła dmuchać. Nie. Dobra, ok. Tranzystory są podniesione mocy. Jeszcze podnieśmy tranzystory od prądów spoczynkowych. Przy okazji, jak już to robimy, to sprawdźmy wszystkie, nie? I tak samo tego. W lewą stronę i tak samo prawą, nie? Dobra.
tranzystorki są podniesione, słuchajcie. Bierzemy miernik i sprawdzamy przede wszystkim końcóweczki mocy. Mogą być sprawne, mogą się okazać sprawne. Gdzie są te bezpieczniki tutaj? Dobra. Diutka i chwilowo lecimy tak. Pierwszy z lewej. PNP. Przebity. 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 Nie ma co sprawdzać. Na każdą stronę. Od prądu spoczynkowego. PNP. Sprawdźmy na schemacie. Prąd spoczynkowy. Co to za tranzystor jest? Tam z tej strony widać, on ma być na radiatorze, tak? Dobra, czekajcie, ja sobie to zapiszę. Lux Marner na pulpit. Ok, i otworzę. O, będę mógł sobie powiększyć. Prąd spoczynkowy to będzie QC. Q111, nie. Gdzie on tu siedzi? Holender, nie wiem, czy to będzie to samo. Nie, no jest diutka LED. Aha, od przekroczenia prądu, dobra. On ma na płycie głównej dwie czerwone diody. No właśnie tak się zastanawiałem, od czego, już teraz widzę od czego. Na schemacie. No dobra, i to będzie Q111. Q111B i Q111A. Tak, Q111A. Ta strona, B, ta strona. NPN. To co mi ten miernik pokazał? Słuchajcie. Przebity. A jak? O pany, sieczka się robi. Ten jest sprawny. Ten jest sprawny. Przebity. A co z tranzystorem? Przebity. Ho, 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 ho. Ale posiekało, słuchajcie. Przebity. Baza kolektor. Przebity. Przebity. O cholera, aż tyle. 470 PNP. Kolektor emiter, przebity. Na wylot. NPN. Przebity. Baza, kolektor. Baza, emiter. Nie ma w ogóle przejścia. Sieczka, panowie, sieczka się zaczyna robić ciekawie. BD-145, BD-146. Może ktoś je na odwrót wstawił, słuchajcie. Zaraz wyjdziemy, sprawdzimy w nocie katalogowej, co to jest. No dobra, słuchajcie, sprawdziłem sobie to w nocie katalogowej. 80 W 100 V. Czyli zastosujemy tranzystorki 2SC5200 i 2SA1943. Jako zamienniki, słuchajcie. Powinno to wszystko zapracować, tylko teraz tak. Jeśli dostały tranzystory w ten sposób, a bezpieczniki dwa były zawatowane, dwóch w ogóle nie było i spaliło nawet na pierwotnym zabezpieczenie 1 amper, czyli zasilacz tak dostał w piernicz, że teraz musimy podnieść diody mostka prostowniczego, je posprawdzać, drivery,
i tutaj wymienić te elektrolity, przede wszystkim te rozpuknięte. I w sumie tu na końcówce to jest dziesięć. 10 elektrolitów to nie jest dużo, także zaraz będziemy je wymieniać. No i przede wszystkim te drivery, bo już tutaj widać jeden ktoś lutował z tej strony. Bo widać kalafonię, nie? W oryginale tutaj było pięknie, ładnie, a tutaj były lutowane. Tranzystory mają być stawione NPN, PNP, PNP i NPN na końcu. Czyli po zewnętrznych stronach NPN. TP4, punkt pomiarowy, słuchajcie, jest. Wszystko jest. TP3 jest. Do prądu. I wylutujemy od razu emiterowe rezystory, bo to są takie pakiety, słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej. To są takie pakiety, w jednej obudowie dwa rezystory siedzą, nie? I tak samo tutaj. I my pewnie podstawimy zwykłe nasze te 5-watowe rezystorki. Tutaj są te punkty. Tu jest jeden pomiarowy punkt. Gdzieś tu były jeszcze dwa, jeszcze trzy były. No i dobra, i to musimy sprawdzić koniecznie. Mostek musimy sprawdzić koniecznie. No i te raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj widać, o właśnie, tutaj jest oryginał zielony, a tu już było podstawiane, był wymieniany. Musimy to przebadać ze schematem wszystko i podłączyć bez tranzystorów mocy, posprawdzać, co się dzieje na wyjściach z driverów. Jeśli będzie ok, to będzie to, módlmy się, że to będzie ok, a jeśli nie będzie ok, to musimy tak to sprawdzić. No i najbardziej parka różnicowa, zobaczcie, jaki jest tranzystor, jest w jednej obudowie, żeby zabezpieczyć temperaturowo. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć nóżek, to są dwa tranzystory, słuchajcie, pary różnicowej, bo jeśli one się spaliły, to wątpię, żebym oryginał taki znalazł. To już nie są te czasy. Tutaj słuchajcie, gdzieś jest nalepka, może ja to zbliżę, bo nawet nie wiem, co jest na niej napisane za bardzo. Tam pod spodem za bezpiecznikiem, o, siedzi naklejka. Zobaczmy, co tam jest napisane. Może w kamerce będę mógł rozczytać. Może tam jest jakiś rocznik. No, krzyczy mi kamera, że za słabe światło. Aż dziwne. Moment. No, może coś będzie widać. Nie ma tu żadnych roczników chyba. No dobra, mniejsza większość, że tak powiem. Sprawdzamy resztę zasilania, resztę driverów. Na razie wyciągnięte są tranzystory. Tu mam przygotowane właśnie dwie parki. Do tego podkładki nowe, silikonowe. No niestety nie mam tych a te będą za małe pod te tranzystory. Także przygotowałem coś takiego. No dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Sprawdzimy, tak, rezystory wylutowałem, emiterowe, są w porządku. I teraz tak, diody z mostka prostowniczego sprawdzamy. Może będzie widać, słuchajcie, nawet, może wam pokażę, dobra. Mostek prostowniczy. Pierwsza dioda, są podniesione w tej chwili jedne końcówki, druga dioda, trzecia dioda jest ok, czwarta jest ok, zaporowo nie ma, pierwsza nie ma, druga nie ma, trzecia nie ma, czyli są ok. No, pół sukcesu, jeśli emiterowe wytrzymały, bo były powartowane te bezpieczniki. Może faktycznie akurat te uratowały, które nie było. Ale teraz tak, sprawdzamy parkę różnicową, słuchajcie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, później się okaże, jak się nagra.
I teraz tak, on ma tak, ten tranzystor parki różnicowej to jest A979 i on ma bazę jednego tranzystora po lewej stronie, drugiego po prawej stronie. To są tranzystory PNP. W jednej obudowie dwa tranzystory, przykładem do lewej bazy. Jest OK. Emiter, baza, kolektor, baza, emiter jest OK. Zaporowo jest OK. Czyli nie ma. Druga baza z tej strony, z prawej strony tranzystora jest OK. No to pół sukcesu. Lewy kanał jest OK. Teraz prawy. Jest OK. Jest OK. Teraz zaporowo. Jest OK. Druga. Pasuje. Całe szczęście A979 są w dobrym stanie. Nie ruszone. Jedziemy dalej. Tranzystorów mocy nie ma. Możemy sobie posprawdzać drivery nie wylutowując ich. Ale nie zawsze tak jest. Rezystory emiterowe też wyciągnięte, także możemy sprawdzać śmiało. NPN, baza, kolektor jest. Baza, emiter jest. Zaporowo. Jest OK. Baza, emiter jest OK. Drugi tranzystor będzie PNP, to jest Q110B bodajże. I to jest A1184. Baza, kolektor jest OK. Baza, emiter jest OK. Kurde, całe. Ale jeśli od prądu spoczynkowego są uwalone, to tu będzie dalej, będzie sieczka. Dobra, druga strona. Baza, kolektor jest OK. Baza, emiter jest OK. Zaporowo. Nie ma przejścia, nie ma. No i dobra, NPN tranzystor jest OK. Jest OK. Zaporowo. Nie do tego dotknąłem. Zaporowo. Jest. No co jest? Jest dobrze. No dobra. Jeśli to jest dobrze, to jedziemy dalej. Tranzystory. Emiter z tej strony, baza z tej strony. Czy to jest NPN czy PNP? Bo nie widzę. NPN. O! Widzicie? Dzień dobry. Jest OK. Nie dosłałem. Baza, kolektor. Jest OK. Dobra, tu jedziemy następny tranzystor. Tu będzie NPN i baza jest od góry. Jest dobrze. I jest dobrze. I jeszcze prawy kanał. PNP. Nie, to będzie NPN z tej strony. Jest dobrze. Jest dobrze. PNP. Kolejny może mi się uda. Jest dobrze. Jest dobrze. Zaporowo. No, panowie. Czyli drivery wytrzymały. Tylko teraz tak. Tranzystory od prądu spoczynkowego, gdzie jest schemat. I teraz tak. Jest Q111, a potem są dwa w szeregu. C. Q105, Q115. 181? Nie. Q105A. Q105B. I to jest 44 V na bazie. To tutaj będzie już dobrze. Właśnie przed chwilą sprawdziłem. To teraz jeszcze musimy sprawdzić Q108A. Q108A.
sprawdziłem. Jest ok. Q105A jest ok. 104A. 103. 107. Pod parą różnicową. Jeśli barka była dobra, to podejrzewam, że i ta druga różnicowa będzie też ok, ale sprawdźmy, jak, o ile podejdziemy. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Gdzie bardzo, no to są UPN-y. Ok. Opolender. Jest. Czyli jest sprawny. Tu już dalej tu nie ma co sprawdzać, bo one siedzą w szeregu, czyli muszą być sprawne. Jeszcze prawy kanał. Nazwa emiter z tej strony. O. O, panowie, baza emiter. Tak jest, idzie przez 220 ohm. Q105B, jeszcze tego sprawdźmy jeszcze raz. Tu jest dobrze. No, musimy go stąd wyciągnąć, słuchajcie, bo... Ale tu jest możliwość, czekajcie, baza emiter, tu jest dobrze. A tu już nie jest dobrze. No, nie jest dobrze. Ciekawe, co go tutaj blokuje. Sprawdźmy tu jeszcze diodę. Tu jest dobrze, zaporowo. Jest dobrze. Czyli jednego tutaj mamy Q105B. Może być uwalony, dopóki go nie wyciągnę, to nie stwierdzę. Albo coś wkoło jego. Wkoło niego. No, on idzie właśnie w szeregu. I 118 i 18, nie, 181B Q104B B, 104 jeszcze też idzie w szeregu. 102 to nie. 104, no to właśnie on jest uwalony. On idzie w szeregu i on siedzi tu, 104B do masy. Masą a korektorem jest zwarcie C1815 MPN. Słuchajcie, po wnikliwej takiej troszeczkę analizie zostało tak. Q106 jest, nie ma przejścia między bazą a emiterem, całkowicie uwaliło. Q107 PNP jest ok. Te dwa są wybrane, zmierzone Q, co to jest? Q102 i Q103. Te są ok, ale ten, do którego miałem na początku podejrzenia, Q104, pokazuje, że jest tranzystor, ale zaraz zobaczymy. Słuchajcie, mam tutaj te tranzystorki i jest w ten sposób. Zobaczcie. Coś tu nie gra, nie? V 0 mV. Niby NPN, nie ma wzmocnienia. A weźmy sobie te dwa, które są sprawne. O, się pochwaliłem, co tutaj, kurczę, nie łączy mi tutaj ta podstawka już swoje przeszła. Będzie to podstawkę zmienić. No kurczę, momencik. Bo zrobię tak, jak to nie ja. I mamy w ten sposób, słuchajcie, że tranzystor bez wzmocnienia, bez przepływu prądu, 0 mV pokazało. O, teraz będzie dobrze.
Zobaczcie, ten jest ok, 700 mV. Ten jest dobry. Ten jest dobry. Moment. Musi tam wleść. O. Ten jest dobry. Dobra, to jest właśnie Q3 i Q4. Trzeba je z powrotem wstawić. Ten jest uwalony pomiędzy bodajże emiterem a bazą. Na razie tego w ogóle nie chcę wykryć. No, tego w ogóle nie wykrywa, słuchajcie. Bo może faktycznie coś tu jeszcze nie łączy. Nie, ten jest całkowicie uwalony, a ten nie ma wzmocnienia. Stracił swoje wzmocnienie. Czyli jednym słowem tak, te dwa zostają z powrotem wstawione, bo ich tutaj nie ruszyło, to były te dwa, tu, w tym miejscu. A na schemacie dokładnie to jest, teraz co to jest, Q102, Q103. Na schemacie dokładnie to jest o te dwa pod parką. One są ok. Jak tutaj mamy ten jeden, ten SA979, tak jak mówiłem, jest ok. I tutaj te pod parką też są ok. Całkowicie uwaliło. Te dwa. Znaczy jeden, o ten nie ma wzmocnienia całkowicie. Nie, o ten nie ma wzmocnienia całkowicie, a ten jest uwalony. Znaczy zepsuty, no. Przepraszam za takie wyrażenia, bo tam co niektórych to może być. No i dobra, słuchajcie, wylutowałem. Reszta tranzystorów tych są sprawne, drivery są sprawne, mocy są sprawne. Jeszcze te dwa zostało sprawdzić, co to jest dokładnie. Aha, to są bodajże Q115 i Q114, gdzie one siedzą, to zaraz zobaczymy. Ale to A czy B, który to kanał? Aha, one są bez. Kanałowe, to one są po prostu na płycie przy zasilaczu, czyli gdzie one mogą tutaj siedzieć, tutaj mogą siedzieć. Q115, kurde, to jest stabilizator, słuchajcie. 24 V tu potrzebne, 45 V. Zaraz je wylutujemy i też sprawdzimy, słuchajcie. Zobaczcie, to jest zasilacz. Oto dokładnie. No dobra, będziemy zaraz wszystko wiedzieć. Słuchajcie, ciąg dalszy nastąpi w następnym odcinku, ponieważ jest to już dosyć długi odcinek. Następny będzie, a mnie tutaj już noc zastała, następny będzie jutro, się pojawi pewnie jutro albo pojutrze. Słuchajcie, z tego co wybadałem, to tak, na razie mam trzy tranzystory. Całkowicie dwa całkowicie spalone, jeden nie ma wzmocnienia, te malutkie. To jest sprawne, z powrotem idzie do montowania. Cztery tranzystory mocy do wymiany będą. I dwa od prądu spoczynkowego. Czyli na 120 V, z tego co tu patrzę w notę katalogową, słuchajcie. To malutki tranzystorek, ale 120 V przy napięcie przybicia, baza, kolektor. Trzeba będzie dobrać albo kupić identyczne. Dwa SC1845 to są dokładnie tranzystory, które sterują prądem. No i dobra, słuchajcie, w następnym odcinku Luxman pewnie będzie wracał do żywych. Wcale się nie dziwię, że ktoś się poddał w naprawie. Bo nieźle, jak się palić, to się pali wszystko. Ja pozdrawiam, dajcie łapki do góry i poczekajcie do następnego odcinka.
z Luxmana L200.